serdecznie, Ryta z tej strony. Moi drodzy, jest następny dzień. My już jesteśmy po kawce. Soczek z samego rana z pomarańczy, świeżo wyciskanych z sadu jego. Kurczę, jest 9 rano. Także my się szykujemy i jedziemy zaraz na tą archaiczną Olimpię i ponoć do jakiegoś klasztoru mamy jeszcze jechać. Kalimera, kotku. Dzień dobry. Jest cisza i spokój. Dzisiaj niedziela jest. No i tam jest sad. Chciałam wam pomarańcz nakarmić. A, idę nagram wam pomarańcz. Wiszą nisko pomarańczki. Słodziutkie. Soczek robiłam. No, mówi, nie ma komu tego zbierać. Wszystkie drzewa, które są na posesji, mówi, to on sadził. On to zaczął budowę, kupił ziemię tutaj w 2015 roku. No i mówi, co on sam ma mieszkać w takim wielkim domu i dlatego zaczął to wynajmować. No fajnie, fajnie. Tu jest jeden gaj oliwny, tam u góry jest gaj oliwny, tam gdzie ten mały samochodzik stoi po lewo. Fajnie tu ma. Cisza, spokój. Blisko do morza, 200 metrów. Morze jest tam, o, naprzeciwko. No, tutaj jest też ten drugi sad oliwny. Gaj, nie wiem jak to powiedzieć. Ładnie to. Kotki łażą dwa. Piesek jeden jest, ale jest uwiązany teraz do drzewa, żeby się na mnie nie rzucał, a go wiąże jak wyjeżdża. Bo raz przeleciał do sąsiadów naprzeciwko i u góry sąsiadka. I musi go wiązać. A tak jak jest na posesji i nikogo nie ma, to go puszcza i tutaj sobie lata. Ma miejsca, miejsca. Zanim pojedziemy, to najpierw przyjechaliśmy sobie na kawkę. Ja mam cappuccino. Andreas ma Eli Nikosi na kawę szaftosz. Meti kamera. To są taksówki srebrne, nie tak jak w Adenach żółte. Właśnie wjechaliśmy na tereny Olimpii. Ładne, takie czyściutkie to miasteczko. I na kafarę do wlepo, eh? Orajne. Nie wiem, nie. No, flagi francuskie widzicie? Kiedy to nie jedzie? To kanakiery też będą wreszcie stabeli. No, mówi, że w lato nie znajdziesz stolika, nie? Tyle turystów. Είναι το που δώσανε τη Φλόρδα και πάνε σε μέρες γαλλικές και ελληνικές. No szkoda, że tu nie przyjechałam wtedy, jak była ten, jak ogień brali z archaicznej Olimpii. Anden ich je Konstantyno szkolił, a archomu na to te. Ja na doła pokonda ty floga po szpernun. O, urząd miasta. O, poszła w tokini ta echikie, kamperkie. No, my się dowiedzieliśmy do tego, kiedy zobaczymy. Na prawo do góry się idzie do muzeum, a na archeologiczne stanowisko się idzie tutaj dołem. To panią musiło.
A to jest stare muzeum. Na terenie archaicznej Olimpii są dwa muzea. Te muzeum, tak zwane stare muzeum, jest to muzeum historii starożytnych igrzysk olimpijskich. Drugie natomiast to muzeum archeologiczne i zawiera znaleziska z wykopalisk datowanych od czasów prehistorycznych do wczesnego okresu chrześcijańskiego. Ale do niego pójdziemy sobie później. Przechodzimy przez mostek. Tu jest rzeka, mówi Andreas, że rzeka dawno, dawno temu, no teraz akurat nie wody nie ma, ale ona powstała i zalała tutaj właśnie ten teren archaiczny. Dużo znaleziono w rzece pomników różnych. Toralene Hipolinaro. Ponoć rzeka powstała później. No. Dwa miesiące nie padało tutaj. Przedwczoraj padało, zanim przyjechałam, dzień przed moim przyjazdem padało, a tak to dwa miesiące nie padało. Dlatego nie ma wody w rzece. Bilet kosztuje 12 euro cały, połówka 6 euro. Ceny biletów uwzględniają stanowisko archeologiczne, jak i oba muzea. Tutaj możecie zobaczyć, w jakie dni za darmo można wejść na archaiczną Olimpię. I radzę przyjechać tutaj z samego rana, przynajmniej o 8 rano. O tej godzinie się otwiera muzeum, bo później się zbiera bardzo dużo ludzi i ogólnie trzeba mieć dużo czasu, żeby to wszystko zwiedzić. A w opisie tego filmu wkleję Wam informacje na temat biletów oraz godzin otwarcia. Ogólnie to zachęcam do czytania opisów pod filmami, bo czasami podają tam informacje, których nie uwzględniłam w filmie. A ja temu nawet nie mówiłam, pewnie by mnie opieprzył. Ja mam przecież ze sobą przepustkę, że za darmo bym weszła, ale zostawiłam u niego w domu w mojej torbie. A mówiłam, wziąć torbę do bagażnika, bo później będę jechała o 6, nie? Mówi, nie, jeszcze wrócimy do domu. I żeśmy zapłacili 18 euro. A kiedyś w ogóle Grecy wchodzili tutaj za darmo. Według wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie ma na całym świecie stanowiska archeologicznego tak ściśle nawiązującego do dzisiejszej rzeczywistości jak Olimpia. Olimpia położona jest w pięknej dolinie na zachodniej Peloponezie u podnóża zielonego wzgórza Kronios. W X wieku przed naszą erą Olimpia zaczęła być ośrodkiem kultu Zeusa, ojca 12 bogów olimpijskich. Nazwa Olimpia nawiązuje do Olimpu, siedziby Zeusa. Nie było to miasto, a jedynie sanktuarium z budynkami związanymi z kultem bogów. Olimpia była narodową świątynią Greków i zawierała wiele skarbów sztuki greckiej, takich jak świątynie, pomniki, ołtarze, teatry, posągi i wota z mosiądzu i marmuru. To tutaj narodziły się pierwsze igrzyska starożytnej Grecji, igrzyska olimpijskie, odbywające się co 4 lata na cześć Zeusa. Pierwsze odnotowane igrzyska odbyły się w 776 roku przed naszą erą, a w 393 roku naszej ery odbyły się po raz ostatni. Przestały one być organizowane, ponieważ rzymski cesarz Teodozjusz I swoim dekretem definitywnie zakazał ich organizowania i po 2 latach zmarł. Natomiast za Teodozjusza II doszło do ostatecznego zniszczenia sanktuarium. To było w 426 roku naszej ery. Ostatecznie zniszczenie sanktuarium powstało przez 2 wielkie trzęsienia ziemi w latach 522 i 551 naszej ery. Od tego czasu zawaliły się wszystkie pozostałe budynki, w tym świątynia Zeusa. W następnych wiekach okolicę zalały wylewy rzek Alfeus i Kladeos oraz osuwiska wzgórza Kronios, a Olimpia poszła w zapomnienie wraz z ruinami przykrytymi 5-7-metrowym nasypem. I dopiero w 1766 roku zidentyfikowano lokalizację starożytnego sanktuarium i od 1829 roku zaczęto prowadzić wykopaliska archeologiczne. Aha, było trzęsienie ziemi, to spadło, się rozwaliło, a tam były łaźnie w ogóle. Dotknij. To ksera. No nie wolno nawet kamyczka wziąć stąd. Szkoda, że nie ma słoneczka, by ładniej to wyglądało w wideo. A to, oto właśnie, co przed chwilą byłam tam u góry, to była świątynia Hery. Efta Eona Prin Christo, czyli 7 wiek przed Chrystusem. Nie wiem, czy to ma sens, żebym tam Wam wszystko tak nagrywała. Może po prostu powiem, zrobię podkład głosowy i Wam przebitki zrobię. Tak będzie najlepiej.
łąkach, ty si pędziesz, bo każdy gosza chronię. Nie, nie. Bo on mówi o tym łuku, już tyle lat przecież to się trzyma, tak? 3000 raz. Teraz wchodzimy na stadion właśnie tam, skąd pobierano ogień olimpijski we wtorek. W tym tygodniu to było. Tutaj są kolumny, na których stały halki na... Boże, po polsku zapomniałam tego słowa. Tutaj stały te halki na... No, pomniki były Zeusa. Kiedy się sunęło? Nie. On się dziwi, jak to się trzyma. Mówi, chodź szybko, bo to mi spadnie na głowę. 3000 lat to ma, mówi. I nie spadło. Tutaj odbywały się zawody. Tam, gdzie widzicie, tam takie marmurowe, tam siedziały jury. Znacie ci, co oceniali? No tutaj było właśnie główne centrum zawodów. Wcześniej tutaj młodzież właśnie biegała, żeby się poczuć tak jak w starożytnej Grecji, że biegają. Andreas mówi, ja mówię do Andreasa, chodź pobywo, biegniemy my też. On mówi, że on tutaj też biegał, jak był młodszy. Ale ja się przejdę. Start. Można się wczuć, gdyby nie ci ludzie naokoło, można się wczuć, że się jest w starożytnej Grecji i się szykuje do zawodów. Szkoda, że słoneczka nie ma. Okolice przepiękne. Ten przeżywa te kamienie. Ale wiecie, co mi się u niego podoba? U niego mi się to podoba, że tak, mimo swojego wieku, tu 70 lat, to on ogląda wszystko, wszystko czyta dokładnie, mimo że był tutaj wiele razy. I przeżywa, że to tyle lat przeżyło, nie? Przetrwało. No, on ten mostek przeżywa, znacie, ten łuk. To mówi, jak to się trzyma w powietrzu. No i hany technik, serane poznata fiachnone, i hany to, serane to kolpo poznata fiachszone. Chyba by było na wodę. Mówi, boi się. Ela, Parna Grigora, idź szybciej, mówię. Tutaj są wymiary tego stadionu, to tak wygląda z góry. Długości miał 192,27 metrów i szerokości 28,50. Ty? Kurmo. Mazewekie? Nie. Może pomieścić 45 tysięcy ludzi. Po 45 tysięcy ludzi. No, mówię wam, on się przy każdym zatrzymuje i mówi, a tutaj co było? Dlaczego nie jest napisane? Ja mówię, musi być gdzieś napisane. No, Archea Linika. Nie. Starożytna Greka, nie? Taka na Ochiola. Nie, bo taka na wynie. On rozumie wszystko, co jest napisane, bo się w greckich szkołach dzieci uczą archaicznej Greki. Ja nie wszystko rozumiem. No, łamaniec językowy dla mnie. Próbowałam to przeczytać. Pierwszy wyraz, język sobie połamałam, a ten drugi to już w ogóle. Tak było. I tak jest. Jedna została. O, jaka wysoka. Tak to wyglądało. Jak tu jest ta kolona, trochę mam, dam wam szerszy kadr. I to stało tutaj, nie? Mam strażnik w budce u góry. Jest dużo strażników. Poznacie ich po tym, że noszą takie wiszące plakietki. Bardzo duże to jest. To jest bardzo duże. Tam się idzie. Jeju. Kurde. Nie wiadomo, gdzie iść. Znaczy wiadomo, ale człowiek by chciał wszystko zobaczyć. To a po ki? Pało eki? Perimena jest jeden. On czeka na mnie. Tu
Czuć klimat starożytny, mówię wam. Ojej, a co tu jest? Znacie, co tu było? Ej, tam można wejść. Czy nie tak? Idę zobaczyć szybciutko. Moi drodzy, tak szybko przelecimy. Ja wam napiszę, co tutaj było. Bo mówię wam, inaczej jak się chodzi samemu, zwiedza i nagrywa film, a inaczej jak w towarzystwie, wiecie, nie? Co ja go będę tak męczyć, a już tam nie można wejść, to już jest sznurek. W tym miejscu kiedyś było sanktuarium Hesti i inne budynki zbudowane w V wieku przed naszą erą, ale na ich miejscu w I wieku naszej ery zbudowano rezydencję Nerona, cesarza rzymskiego, kiedy znalazł się on w sanktuarium podczas swego udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Brał on udział w zawodach rydwanów. A tak na marginesie, Neron zakochał się w swojej wyzwolonej niewolnicy Akte, która była Greczynką. Dobrze to wam przeczytałam, bo mi teraz właśnie Andreas mówił, że tutaj właśnie to był dom, posiadłość Nerona. Łazimy, już zmęczona jestem, a ten dom zapierdziela jak motorek, kurde. Ten to ma siły i zdrowie, no. A ja pamiętam, on zawsze się zdrowo odżywiał. No teraz zaczął palić, no. On mówi sam na siebie, że jest głupi, że zaczął palić, on mówi, że rzuci. Fajnie, pięknie tu. Podoba mi się. V wiek przed Chrystusem, starej ery. Tu mamy takie posągi były i ostała się tylko taka jedna kolumna, a już posągu nie ma. No bo tutaj nie było. Aha, i tu jest napisane, że w tym miejscu stoi, gdzie stała, tak? Bo niektóre rzeczy to przenosili, prawda? Ona stoi tak, jak stała. Zobaczcie, ktoś miał dużą stopę. Megalo podi. Nie. Ja mówię do niego, zobacz, jakie piękne kwiaty na drzewach. On mówi, no bo teraz jest wiosna i kwitną. Ja mówię, no wiem, on mówi, a wiosna się nazywa, mówi po grecku, to... A to nie do Paskaliego. A ty te diaboki. No i on mówi, właśnie w tym okresie to jest wiosna. Ja mówię, no wiem, że to jest wiosna. On się jeszcze zapomina, bo jak on mnie znał wtedy, to ja słabo mówiłam po grecku. Mówiłam, on teraz w ogóle jest pod wrażeniem, jak ja po grecku gadam, nie? Mówię, no słuchaj, tyle lat, ej. To i tak źle mówię po grecku, bo mogłabym lepiej mówić, gdyby mnie poprawiano. Pewnie jakaś świątynia była, zobaczymy, jaka to była świątynia. Ale ta kolona, ona jest, kurde, chyba większa niż ta na Akropolu, te na Akropolu kolony, co są. O jacie. A, tu jest napisane. A, tu była świątynia Zeusa. Mhm. Najbardziej znaną świątynią była świątynia Zeusa, poświęcona ojcu bogów i ludzi. W tej świątyni znajdował się wielki posąg Zeusa, wykonany z kości słoniowej i złota, arcydzieło ateńskiego rzeźbiarza Fidiasza. Rzeźba stała w świątyni w Olimpii przez około 800 lat. Niestety, gdy doszło do ostatecznego zniszczenia Olimpii, posąg uległ zniszczeniu lub zaginął. Obecnie nie ma pewności co do dalszych losów w posągu Zeusa. Prawdopodobnie został wywieziony do Konstantynopola, gdzie przepadł w pożarze w 475 roku, a być może został zniszczony podczas trzęsień ziemi, albo przetrwał jakoś do dzisiaj, ale zaginął w biegu historii. Kto wie? Tak. Zeus był szefem wszystkich. Tu była jego właśnie świątynia. I ja cię kręcę, ale to było potężne. Ja ty demu rumenane w Maligo, a popadł na trawie krzowido. Jaki skales? Tam są schodki, to sobie wejdę na górę. No, tam chciałam wejść po schodkach, żeby wam z góry trochę nagrać tą resztki tej świątyni Zeusa, ale jest sznurek, nie wolno. Jak moi drodzy przyjedziecie tutaj zwiedzać, to radzę wam przyjechać z rana, żeby sobie po prostu zarezerwować czas na zwiedzanie tutaj, bo to jest bardzo wielkie. Jakbyście chcieli wszystko dokładnie pooglądać, no to niestety wiecie, no czas tu jest kluczowy. Bo jest naprawdę co oglądać. Co tutaj było? Warsztat Fidiasza. A tutaj jest budynek, V wiek przed naszą erą, który był warsztatem Fidiasza. A Fidiasz był znanym ateńskim rzeźbiarzem, który wyrzeźbił też posągi na Akropolu. Między innymi posąg Ateny Partenon. Dobra, są tutaj schodki, można wejść.
i zobaczyć od góry, co tam jest. Aha. Można zejść normalnie, ej. Nie, Andrea? On poszedł już. Tu można przecież chyba zejść. Jak tam są sznurki? No można. Dobra, idę. A więc ten prostokątny budynek to warsztat, w którym Fidiasz stworzył kolosalny posąg Zeusa z kości słoniowej i złota, czyli jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. I tutaj mamy wnętrze warsztatu Fidiasza, w którym wielki rzeźbiarz wykonał gigantyczną statuę Zeusa. W warsztacie tym znaleziono wiele przedmiotów, które służyły do budowy kultowego posągu. Formy gliniane, narzędzia i tym podobne. Nie wiem dlaczego, ale ten warsztat zrobił na mnie wielkie wrażenie. Może dlatego, że zachował się w tak dobrym stanie. Ja nie mogę. Już grupa wylazła. Całe szczęście, że weszłam przed nimi. Mogłam coś wam nagrać. Gdzie ten Andreas czeka na mnie? Czy po las? Opa. Teraz zbliżamy się ku końcowi, idziemy jeszcze do muzeum. Ale tu jest pięknie, ja nie mogę. Moi drodzy, ja po prostu za nim nie nadążam, nie? No ale ja jeszcze vloguję, dlatego się spóźniam, ale ten zapieprza jak z motorkiem w tyłku. Co tu? Tinedo? Fotografię? No nie wiadomo co tu jest, bo nie jest napisane. Nie ma żadnej tabliczki. Patrzcie, patrzcie ile ludzi idzie, ile wiary schodzi. Jest 12. My się zbliżamy powoli do wyjścia i do tego muzeum jeszcze zahaczymy, ale wiecie co? Znaleźli tutaj te wszystkie artefakty, to do muzeum poszły. Jest te stare muzeum, co wam pokazywałam na początku, i jest nowsze muzeum. Dobra, wychodzimy już stąd. Fajne, fajnie. Warto zwiedzenia, naprawdę. Są te kraniki z wodą pitną. Ale ja szukam toalety, bo wypiłam te dwie kawy, a wiecie, kawa jest moczopędna. Więc szukam toalety. Naprzeciwko, jak możecie zobaczyć, to jest centrum zdrowia. Znacie, no, pierwsza pomoc w razie czego. Naprzeciwko jest kawiarnia. Mówię, jak tam jest kawiarnia, no to na pewno będzie toaleta, to ja idę tam. Tam się kieruję. Musi być toaleta. Weszłam do toalet męskich, a pani mówi, nie tu, bo tam pani sprzątaczka była, mówi, nie tutaj. Proszę panią, to jest męski. Ja mówię, Boże, gdzie ja wlazłam. Zaraz coś wcina. Piechisz? Kejkaki? Nie. Jest zabronione kamerowanie i robienie zdjęć kamerami. Ale telefonem można. Pana się pytaliśmy, czy mogę zdjęcia robić. Muzeum jest naprawdę warte zwiedzenia. Warte. O Jezu. A to są klamki. To są klamki. To są klucze, przepraszam. Klucze to są. A to jest, mówi, waga. Waga. Ważyli na tym. Już kurde, mam dosyć. Dużo zwiedzania, dużo. A no, mówię jeszcze, że w tym starym muzeum jest bardzo dużo tych artefaktów różnych. Gdzie to kurde wszystko? To trzeba cały dzień na zwiedzanie, mówię wam. Oli Maratelli se do jada ta disola. Nie wiem, ja mówię, że to jest pamięć. No to teraz jednak mamy. Tak, jego Deniksera. Idziemy za jedną grupą, z Niemiec, bo Andreas mówi, ty kurde, gdzie oni idą? Tam było kiedyś zamknięte, co tam jest? Idziemy zobaczyć. No jak oni idą, to my też idziemy. A już chciałam wracać. Już mi nogi bolą.
A ten dalej łazi. A, to parking. A. Po prostu tędy się wy. Parking tu είναι από την άλλη μεριά, στο παλιό μουσείο. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε. Εντάξει. Τώρα που είστε εδώ είναι πιο κοντά από το να ξαναγυρίσετε πίσω. Po prostu tędy się przechodzi na parking. No już wychodzimy. Tu jest taki mostek, który prowadzi na parking. I do miasteczka. Czyli już wychodzimy. Czyli kiedyś nie było nam dane zwiedzić razem archaicznej Olimpii. Teraz zwiedziliśmy. Po, kurde, 25 latach. Tak, bo my żeśmy tutaj 25 lat temu byli. No. A ci postan, jak tam zeszli? Na dół. Też bym chciała se nogi zanurzyć w zimnej wodzie. Mają psy. To muszą być ten. Prepinajne do pijawki. Nie, to muszą być ci bywalcy stąd, nie? Miejscowi. I ta właśnie rzeka, ona zrobiła właśnie dużo szkód tutaj i zakryła niektóre właśnie te artefakty, nie? Ludzi się zjechało, autobusów w pieruny, kamperów pełno. To jest jeden parking dolny, a my jesteśmy na tym górnym, tam gdzie jest stare muzeum. Do góry musimy iść teraz. Znaczy to jest tu blisko, nie? O, to tam jest to muzeum, tam. O, o, tam nie wiem, czy dobrze pokazuję, nie widzę, bo mam okulary ciemne. Moi drodzy, żeśmy ten... Szukaliśmy, gdzie auto zostawiliśmy, ale tam na górze. Teraz żeśmy poznali. Normalnie żeśmy się zgubili w tych uliczkach tam, ale okej. Okay. Znaleźliśmy. Znalazła się zguba. No, to... Ale jest parking zawalony. Ten, tamten. To żeśmy zdążyli. Stacja pociągowa. Wracamy. Jedziemy teraz coś zjeść. Już mi burczy w brzuchu. Andreas poszedł do kiosku kupić papierosy. Bo mu się miał ostatniego papierosa. Ja mówiłam, żeby nie palił. Nie, on mówi, że tak, że jest głupi, że musi to, że nie będzie palił. Ja mówię, masz ostatniego papierosa w paczce. Już więcej nie ma papierosków. On, okej, okay, dobra, nie. I teraz się zaczął. Czekaj, idę do kiosku po fajki, nie. Ja mówię, Boże, ogranicz te fajki. Ja byłam, kurde, taką palaczką, a on był takim wrogiem papierosów, a teraz na odwrót mamy. Teraz on pali, a ja jestem wrogiem papierosów. Przyjechaliśmy na jedzonko tu, gdzie byliśmy wczoraj, co ja mięsko jadłam. Patrzcie, nie ma gdzie zaparkować nawet. Ile jest wiary. Ho, ho. Ja oczywiście mam moje ulubione danie. Zaraz przyjdzie jeszcze sałatka. Andreas ma purée szkordalia i rybkę. Bakaliarosz. A to jest purée z czosnkiem. Szkordalia się nazywa. Faryżtumę. Poliorea. Nie, Walde, Walde. Poliorea. Masewale. Do widzenia, do widzenia. Jedziemy do domu. Znaczy ja jadę. Jeden autobus już. Się chmurnie zrobiło. W gale polasy nefa w lepis. Kalapudem w rechi. Nie, ale w tykos. Jesteśmy na stacji autobusowej. Ale jaki tutaj fajny, ładny, mały kościółek jest. Kapliczka, znacie. Idę do kasy, żeby mi wydrukowali bilet. Kupiłam sobie online. Stacja taka malutka. Znacie, kasy są tylko dwie.
Och, Eksi. Eksi, Grymurze. Nie byłabym sobą, gdybym nie nagrała kościółka. Ładny. Można przyjść, pomodlić się przed podróżą. Jedziemy do Aten. Do Aten. Mój autobus. No, już pojechał, nie ma go. Idziemy do Aten. Mam stolik. Normalnie kupiłam sobie bilet online i patrzyłam, żeby siedzieć po tamtej stronie, bo chciałam może nagrywać po drodze. I tam numer 27 było napisane. A teraz jak patrzyłam po numerkach w tym autobusie, to 27 tu wypada. Bez sensu. No nie szkodzi. Później będę miała może po tej stronie, jak będziemy się zbliżać do Aten. Ale już będzie ciemno. Autobus jest full pełny. A ja kupiłam sobie bilet przez neta i sobie wybrałam miejsce pod oknem z tamtej strony. A siedzenia inaczej są podnumerowane i mi tu wypadło i nie mam gdzie miejsca, nie mam w ogóle miejsca na nogi i po prostu umieram. Ale później jak będzie przerwa 20-minutowa, to zobaczę, gdzie będzie jakieś wolne miejsce, to się może przysiądę, ale a jak nie, to się z tą panią trochę zamienię, bo już ją gadałam. Ona trochę tu posiedzi, później ja tam, żebym sobie mogła nogi wyprostować. Zajedziemy na 10.30 albo 11.00. Mamy przystanek 20-minutowy. Idę, kurde, po bułkę. Oczywiście wiadomo jaką, nie? Filadelfię. Muszę rozprostować te kości. Nogi mnie bolą. A tu jest ten postój, to zawsze jak wracałam od Nikosa, to żeśmy się tutaj zatrzymywali. Oczywiście z Filadelfią. Ta kosztowała 2,40, a w tamtą stronę jak jechałam, to 2,50. Nareszcie dojechałam. Kurde, ten autobus jechał chyba dłużej niż tamten. Ja pierdzielę. Ze 4 godziny, kurde, więcej. 4,5 godziny. Nie. O 6 wyjechaliśmy, jest 11, tak? No to mamy 5 godzin. To ja bym już dawno, kurde, zajechała tam, gdzie Nikos mieszka. 600 km, a nie 300 km. No, koło jechał jakoś, kurde. Ale jest ok. Może być kiepska jakoś wideo teraz, bo jest ciemno i nic nie widać. Słuchajcie, no dojechałam, dojechałam. Szczęśliwa, zdrowa. Bardzo fajnie. Cicho tam. Bardzo fajnie. Cicho mówię. Bardzo fajnie weekend spędziłam. W kościele jest tam msza. Słyszę. No i tak, moi drodzy, poznaliście trochę historii Rytki z jej życia. Może jeszcze inne historie wam kiedyś poopowiadam. Inne ciekawe też mam. I co? Bilard, znaczy Andreas, nas zapraszał. Koło mnie Kostka zapraszał. Paulinkę by chciał bardzo zobaczyć. Ma do niej sentyment. Bardzo ją lubiał. No i zobaczymy, bo on ma przyjechać w czerwcu. On przyjedzie jeszcze, bo będzie głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Będzie głosował tutaj w Atenach. I powiedział, że się spotkamy z tym, Sotirisem, z którym rozmawiałam, o którym wam mówiłam w poprzednim odcinku. On należał do tej naszej paczki. No tak, Bilard przyjdzie, to spotkamy się też z tym Sotirisem, już żeśmy się ugadali, na jakimś jedzeniu. Powspominamy stare czasy, będzie fajnie. A ta babeczka, co tam wynajmuje nad nim, to mieszkanie u niego, ten dom, to znaczy pół domu, ona ma do końca miesiąca umowę i on nie wie, czy je przedłuży. A jak jej nie przedłuży, to będzie wolne. I wtedy jak przyjedzie Paula z ekipą, to będziemy mieli gdzie na wakacje jechać, bo powiedział, że jak będzie wolne, to nie ma sprawy, możemy wpadać, nie? A później powiedział, możecie nawet wpadać tutaj do mnie. No ale się nie pomieścimy wszyscy. Bo nie szkodzi, chłopakom mówi w garażu, że tam rozstawimy te łóżka polowe. A tam z garażu jest przejście do mieszkania jego. Ja mówię, nie, nie będziemy się gnieździć tutaj. Coś wykombinujemy, znajdziemy innego najwyżej. Ale nas serdecznie zaprasza wszystkich. Także fajnie było. Ach, ale ta podróż męcząca, kurde, tyle godzin. Wiecie co? Widzieliście tam. Nie miałam miejsca na nogi w autobusie. A i ta babeczka co siedziała koło mnie,
Później żeśmy się zamieniły miejscami, ona usiadła przy oknie, a ja od strony tam przejścia, jeszcze sobie później nogi wyłożyłam, bo naprawdę nie miałam, nie dawałam rady, ja mam długie nogi, ja jestem wysoka. Się tam nogi nie mieściły, to raz, a dwa to zaczęły puchnąć. Nie? W ogóle przez te dwa dni ile dreptałam. Także to tyle, moi drodzy. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam. Gorąco. Cześć. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.